niewyjaśnionych starożytnych wynalazków dotrwało do dzisiejszych czasów, ale bywają tak kłopotliwe, że jedyną możliwą odpowiedzią, skąd się wzięły, mogą być kosmici, podróże w czasie albo zjawiska paranormalne. Są to ciekawe tajemnice, które jeszcze są do zbadania. Poniższa lista zawiera tajemnicze starożytne wynalazki, niewyjaśnione starożytne odkrycia i niektóre nieco nowsze znaleziska, które wciąż są irytujące dla naukowców XXI wieku. Prosto z mostu, zaczynamy! Śmiertelny ogień grecki był jakąś formą napalmu, który w VII wieku był wystrzeliwany ze statków i przyklejał się do ludzkiego ciała bez szansy na odklejenie. Jak dotąd nie wiadomo, czym ta tajemnicza substancja by mogła być. Przepis na stal damasceńską jest wciąż wielką niewiadomą. Wracając z wypraw krzyżowych, wielu zakłopotanych Europejczyków zaczęło rozpowiadać o mieczach islamskich wojowników, które mogą przeciąć chusteczkę, a nawet zgiąć pod kątem 90 stopni i powrócić do swojego pierwotnego kształtu, nie uszkadzając miecza. Jeśli nie słyszałeś o manuskrypcie Wojnicza, to posłuchaj. Naukowcy twierdzą, że to absolutnie zwariowany, ręcznie pisany manuskrypt, zawierający tekst w języku niemożliwym do rozszyfrowania, z setkami ilustracji, w tym mnóstwo rysunków miniaturowych, aktów kobiecych, większość z opuchniętymi brzuchami, zanurzonych lub brodzących w płynach. Zostało stworzone przez kogoś w XV wieku w Europie Środkowej. Polsko-amerykański antykwariusz Wojnicz nabył go w 1912 roku. Reszta to już całkowita tajemnica. Rzymski beton. Rozległe budowle rzymskie, które przetrwały tysiące lat, są świadectwem korzyści, jakie ma beton rzymski nad betonem stosowany w dzisiejszych czasach, który wykazuje oznaki degradacji po 50 latach. Naukowcy pracowali w ostatnich latach, aby odkryć tajemnicę długowieczności tego starożytnego betonu. Tajemnym składnikiem jest popiół wulkaniczny. W roku przez University of California Berkeley News Center ogłosił, że naukowcy uniwersyteccy po raz pierwszy opisali, jak wyjątkowo trwały związek wapnia, glinowo-krzemianowo-hydratu wiąże materiał. Proces jej wytwarzania spowodowałby niższą emisję dwutlenku węgla niż proces wytwarzania nowoczesnego betonu. Wadą jego stosowania jest jednak to, że wysycha dłużej i choć okres żywotności jest dłuższy, to jest on jednak słabszy niż nowoczesny beton. Kolumbijski złoty samolot z IV-VII wieku naszej ery. Naukowcy uważają, że te przedmioty to nic innego jak stylizowane odtworzenia ptaków i owadów. Istnieją jednak teoretycy, którzy twierdzą, że samoloty stanowią starożytne latające maszyny. Udowodniono również, że powiększone repliki tych artefaktów mogą faktycznie latać. Dwunastościan rzymski, II-III wiek naszej ery. Około 100 takich przedmiotów znaleziono na całym świecie, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, a nawet w Wietnamie. Do czego służyły? No tu właśnie nie wiadomo. Zależy, który naukowiec, jaką ma teorię. Mogły to być świeczniki, kości, wskaźniki do kalibrowania rur wodociągowych, a nawet urządzenie przepowiadające wróżby. Nie wiadomo. Soczewka Nimrud, 750-710 rok przed naszą erą. Ta soczewka optyczna, wykonana z kryształowej skały, została odkopana w asyryjskim pałacu w Nimrud we współczesnym Iraku w 1850 roku. Soczewka powiększa trzykrotnie. Niektórzy naukowcy uważają, że był to element teleskopu lub pełnił funkcję dekoracyjną. Bateria z Bagdadu. Jakieś 2500 lat przed naszą erą. Bateria składa się z doniczek z terakoty zawierających miedziany cylinder z pojedynczym żelaznym prętem. Repliki tych naczyń wypełnione elektrolitami mogą wytwarzać napięcie około 2 V. Być może starożytni Babilończycy byli świadomi metody cynkowania i użyli przedmiotu do galwanizacji złota na srebrnych przedmiotach. Jednak sceptycy twierdzą, że te garnki były używane jako miejsca przechowywania zwojów. Dysk Phaistosa, 2700-1400 rok przed naszą erą, został odkryty w minojskim pałacu w Phaistos na Krecie w 1908 roku. Pochodzenie dysku i znaczenie jego znaków są nadal niejasne, ponieważ glina, z której wykonany jest dysk, nie znajduje się nigdzie na Krecie, a znaki nie mają wystarczającego tła do rozszyfrowania.
Egipskie techniki budowy piramid. 2667 rok przed naszą erą. Naukowcy wciąż nie mogą dojść do porozumienia co do tego, które techniki zostały użyte do budowy egipskich piramid. Istnieje kilka hipotez konstrukcyjnych. Jedna z nich twierdzi, że kamienie nie zostały faktycznie wyrzeźbione, ale wykonane z betonu tuż przy placu budowy. Jednak ta metoda nie wyjaśnia ogromnych naturalnych kamieni granitowych o masie ponad 10 ton. Grobowce wewnątrz Wielkiej Piramidy w Gizie. Egipski naukowiec Stephen Meller, bardzo egipski, i inni badacze sugerują, że korytarze i komory wewnątrz Wielkiej Piramidy były pierwotnie zbudowane z przeznaczeniem na coś innego niż grób faraona. Wystarczy spojrzeć na złożoną konstrukcję sufitów, doskonałą akustykę w pięciopiętrowych salach i brak dzieł sztuki. W całym Egipcie nie ma takiego grobowca. Starożytni Egipcjanie nie pozostawili nam żadnych wskazówek co do celu tej konstrukcji. Dysk Sabu, 31 albo 30 wiek przed naszą erą, został odkryty w grobowcu Sabu w wiosce Sakara w Egipcie. Ponieważ do tej pory nie znaleziono innych takich dysków, bardzo trudno jest określić jego cel. Może to był talerz albo zwyczajne koło, kto wie. Żelazny filar w Delhi. 415 rok naszej ery. Będąc jedną z głównych atrakcji turystycznych Delhi, ten filar wyróżnia się tym, że rdza nie nawiedziła go w ciągu ostatnich 1600 lat. Niektórzy twierdzą, że filar został wykonany z meteorytu, no ale to nieprawda. Wydaje się, że starożytni osiągnęli wysoki poziom umiejętności w wydobywaniu i przetwarzaniu żelaza. Dzięki tej metodzie stworzyli równomierną warstwę tlenku, która służyła ochronie filaru przed skutkami klimatu. Elastyczne szkło. 14 rok naszej ery, 37 rok naszej ery. Nieznany rzemieślnik wynalazł elastyczne szkło, którego nie dało się złamać. Zrobił z niego miskę do picia i przyniósł ją cesarzowi Tyberiuszowi Cezarowi jako dar. Cezar docenił dar i natychmiast kazał ściąć wynalazcę z obawy, że taki materiał może podważyć wartość złota i srebra. Sejsmoskop Changhanga, 132 rok naszej ery. Ten sejsmoskop został wyprodukowany przez niezwykłego chińskiego wynalazcę Zhang Hang. Kiedy zbliżało się trzęsienie ziemi, urządzenie Zhanga opuszczało brązową kulę ze smoczej głowy do ujścia ropuchy siedzący poniżej. Urządzenie miało wahadło, które było połączone z główkami smoków za pomocą dźwigni. Dysk nieba Nebry. Jakiś XVI wiek przed naszą erą. Ten dysk z brązu ze złotymi symbolami słońca, półksiężycem i gwiazdami został znaleziony w pobliżu Nebry w Niemczech w 1999 roku. Początkowo podejrzewano go o fałszerstwo, ale teraz jest powszechnie uznawany za autentyczny. To urządzenie zapewnia dokładną obserwację rocznego przebiegu słońca i kąta między jego wzniesieniem a ustawieniami podczas letniego i zimowego przesilenia. Co czyni go najstarszym przenośnym instrumentem umożliwiającym astronomiczne pomiary. Antidotum na wszystkie trucizny. Tak zwane uniwersalne antidotum przeciwko wszystkim truciznom zostało opracowane przez króla Mitrydatesa VI z Pontu, który panował w latach 120-63 rok przed naszą erą i udoskonalone przez osobistego lekarza cesarza Nerona. Oryginalna formuła została jednak utracona. Prawdopodobnie wśród jego składników było opium, posiekane żmije i kombinacja małych dawek trucizn i ich antidotum. A na koniec mechanizm Antikythera i jest prawdopodobnie tajemniczym kalendarzem astrologicznym. W przeciwieństwie do rzymskich dwunastościanów naukowcy doskonale wiedzą, o co chodzi w tak zwanym mechanizmie Antikythery. Odkryty został na dnie morza w 1901 roku. Urządzenie prawdopodobnie zbudowano pod koniec II wieku przed naszą erą. Obliczało i wyświetlało niebiańskie informacje, szczególnie cykle, takie jak fazy księżyca i kalendarz słoneczny, ale wciąż nie wiemy, kto go zbudował, kto go używał i do czego go użył. Wciąż nie jest jasne, dlaczego jest technicznie bardziej skomplikowane niż jakikolwiek inny znany nam sprzęt z okresu nawet 1000 lat później.
Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak się podobał, to dajcie kciuki do góry. A jak się średnio podobał, to może sami zasugerujcie, jaki temat by mógł być następnym razem. To tyle na ten temat. My się widzimy już przy okazji następnego filmu, czyli poniedziałek. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.